uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, klas Technikum Hotelarskiego, przez miesiąc czasu przebywali w Lipsku. Był to pobyt związany z realizacją praktyki zawodowej w hotelach na terenie właśnie miasta Lipsk. Po raz pierwszy udało nam się od dłuższego czasu wejść w projekt unijny, tym razem było to Leonardo da Vinci, i dla 30 uczniów z naszej szkoły udało nam się zorganizować miesięczny pobyt i praktyki właśnie w tych hotelach. Był to pobyt bardzo owocny i bardzo wartościowe doświadczenia zdobyli uczniowie naszej szkoły, gdyż mieli okazję odbywać praktyki w hotelach 4-5-gwiazdkowych, a więc takich, których na terenie tutaj Jeleniej Góry i okolic nie ma zbyt wielu. Dlatego też możliwość odbywania praktyk właśnie w tamtych warunkach, tam gdzie odbywają się targi różnych branż, tam gdzie odbywają się, gdzie przyjeżdżają goście praktycznie z całego świata, stało się naprawdę bardzo, bardzo wartościowym doświadczeniem dla uczniów klas hotelarskich naszej szkoły. Uczniowie przyjechali zadowoleni, zresztą chyba o tym za chwilę sami powiedzą. Jakie macie wrażenia po tych praktykach? Mam przede wszystkim bardzo fajne doświadczenie zawodowe, ale również jako grupa i klasa bardzo się zgraliśmy. Bardzo miło spędzaliśmy tam czas, mimo obowiązków, jakie mieliśmy. Byliśmy przede wszystkim w innym kraju, w innym mieście. To był zupełnie inny styl życia tak naprawdę. Jakby włączyliśmy się w ten rytm życia w Lipsku. Były organizowane różnego rodzaju wycieczki. Tak naprawdę mieliśmy duże szanse organizowania sami sobie wolnego czasu, więc takie usamodzielnienie się poniekąd. Dokładnie, mieliśmy szansę pochodzić po sklepach, zobaczyć tam asortyment. Może też było właśnie samo zrobić zakupy, po prostu przeliczać na co starczy, co możemy kupić. Po prostu rozporządzać się swoimi pieniędzmi. Czyli to bardzo ważne i takie potrzebne doświadczenie. A jak na to spoglądają wasi rówieśnicy, koledzy, koleżanki? Zazdrościli. Tutaj w Polsce też musieli odbywać praktyki. No nie mieli tak dobrze jak my. Ogólnie chyba każdy był chętny na to miejsce, a tylko właśnie niektórzy dostali taką szansę, więc takie dla nas motywujące również na przyszłość bardzo. Pojechałybyście jeszcze raz? Tak, pewnie. A myślicie, że jednak warto się uczyć języka, jeżeli właśnie chcemy wyjechać gdzieś za granicę? No to jest najważniejsze. Tam mieliśmy różne kursy przygotowawcze, ale i tak okazało się, że mimo że umiemy dużo, to jednak zawsze można jeszcze więcej. Dokładnie. A zwłaszcza, że w różnych krajach jest jednak wara, więc też nie na wszystkiego się uczyć w szkole. Jeszcze bardziej doszlifowałem język, mimo że uczę się języka niemieckiego od pierwszej klasy podstawówki. Doszlifowałem jednak ten język, bo zawsze jest czas na naukę. Na naukę nigdy nie jest za późno. A jakie wrażenia z pobytu w mieście w Lipsku? Na pewno jest to całkiem inne miasto niż jakiekolwiek miasto w Polsce. Inni ludzie, inna kultura, dużo zabytków i naprawdę spore miasto. Ta szkoła sporo wam dała w takim razie, bo w życiu, wasze życie jest troszeczkę bogatsze w tej chwili. Jak dla nas, dla hotelarzy, była to niesamowita szansa podszkolenia się, zdobycia choćby kontaktów w Niemczech. Wiem, że też otrzymacie jakieś dokumenty. Co to są za dokumenty? Jest to dokument Europass, który potwierdza nasze kwalifikacje, potwierdza to, że odbyliśmy praktyki za granicą. Staż w Lipsku był niewątpliwie niesamowitą szansą dla uczniów, którzy wzięli w nim udział. Była to faktycznie wyselekcjonowana grupa uczniów klasy drugiej oraz trzeciej Technikum Hotelarskiego i uczniowie na pewno podwyższyli nieco swoje kompetencje językowe. Mogę się wypowiedzieć w tej kwestii, szczególnie ponieważ jestem nauczycielką języka niemieckiego i opiekowałam się uczniami nie tylko jako opiekun, powiedzmy wychowawca, pilnowałam dyscypliny, porządku, zapewniałam bezpieczeństwo wraz z koleżanką, ale dbałam o tę warstwę językową. Uczniowie byli przygotowani do tego wyjazdu wcześniej, uczestnicząc w kursach języka branżowego, ale również w kursach języka z zakresu tak zwanego podstawowego życia codziennego. Na pewno, kiedy zaczęli swoją praktykę, byli jeszcze bardzo onieśmieleni, przestraszeni, jednak z dnia na dzień zyskiwali nowe doświadczenia,
czuli się coraz bardziej zintegrowani z zespołem w każdym obiekcie hotelarskim i gastronomicznym, w którym odbywali te praktyki. I myślę, że na pewno dużo się nauczyli. Bardzo miło było mi przeglądać raporty uczniowskie, bo takowe uczniowie byli winni sporządzić, były to raporty online, w których miło się czyta, zwłaszcza nauczycielowi języka. Taka odezwa pojawiła się w niektórych zdaniach, w niektórych wypowiedziach. Mówili do kolegów, uczcie się języka niemieckiego. Myślę, że jest to chyba najlepsze podsumowanie tego projektu.